Szczęść Boże, Justyna Burza. W południe zapraszam na informacje dnia. Rosja przystąpiła dziś do zmasowanego ostrzału Ukrainy w kierunku infrastruktury krytycznej i budynków cywilnych. Wystrzelono ponad 120 pocisków. Agresora próbuje zatrzymać ukraińska obrona powietrzna. Ukraińców obudziły dziś syreny alarmowe. Rosja ponownie przystąpiła do barbarzyńskich ataków. Tutaj widać jeden z pocisków manewrujących, który trafił w budynek mieszkalny. Poranek, wieś w obwodzie Iwano-Frankowskim, niemal 1000 kilometrów od Rosji. Rakieta trafia prosto w dom i cudem nie eksploduje. Siłę rosyjskiego ataku oszacował na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak. Ponad 120 pocisków wystrzelonych w celu zniszczenia krytycznej infrastruktury i masowego zabijania cywilów. Wybuchy było słychać m.in. w Kijowie, Lwowie, Odessie i Mikołajowie. Mieszkańcy byli proszeni o pozostanie w schronach. We Lwowie bez elektryczności jest 90% miasta. Tu na zdjęciu widać, jakie szkody wyrządził odłamek rakiety, jaka spadła w okolicach Kijowa. Z ostrzałem agresora walkę podjęła armia. Gubernator regionu mikołajowskiego Witalij Kim zapowiedział, że obrona powietrzna strąci dziś najwięcej rosyjskich rakiet od początku wojny. To jeden z przykładów. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że nad miastem strącono 16 rosyjskich pocisków. Władze obwodu odeskiego poinformowały, że na południu kraju zatrzymano 21 rakiet agresora. Premier Mateusz Morawiecki wręczył akty nadania praw miejskich dla 15 miejscowości. Część z nich odzyskuje te prawa po latach. Od 1 stycznia na mapie kraju będzie łącznie 979 miast. Miękinia w województwie dolnośląskim, Jeżów w województwie łódzkim i Dąbrowica również w województwie łódzkim i Rozprze także w województwie łódzkim, Ujazd również w województwie łódzkim, Książ Wielki w województwie małopolskim, Czarny Dunajec także w województwie małopolskim, Lachowicz w województwie mazowieckim, Bodzanów też w województwie mazowieckim i Jastrząb oraz Jadów w województwie mazowieckim. W województwie śląskim Włodowice, Łopuszno w województwie świętokrzyskim, Piekoszów także w województwie świętokrzyskim i miasteczko krajeńskie w województwie wielkopolskim. 12 miast z tych 15 odzyskują prawa miejskie utracone bardzo często jeszcze po powstaniu styczniowym w zaborze rosyjskim, a 3 ze względu na ich charakter otrzymują nowe, po raz pierwszy prawa miejskie. W obozie rządzącym rosną emocje wokół środków z Krajowego Planu Odbudowy. Solidarna Polska pyta polityków PiS-u o koszty funduszu. Padają nawet zarzuty, że to lichwa. Po stronie PiS-u do dyskusji włączył się minister Waldemar Buda i oskarżył koalicjantów o fake newsy. Do rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z ministrem Zbigniewem Ziobro doszło przed świętami Bożego Narodzenia. Politycy rozmawiali o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, ale z tym projektem wiąże się przecież wypłata środków z KPO. I tutaj Solidarna Polska coraz głośniej mówi, że nikt w Unii Europejskiej nie da nam nic za darmo. I z KPO, mówi minister sprawiedliwości, sytuacja jest podobna. To są pieniądze, które będą pochodzić z zasobów własnych Unii Europejskiej, środków, które Unia Europejska zaciągnęła w ramach kredytu, na który my jako Polacy będziemy się składać przez kolejne 35 lat. Z ust ministra padły słowa, że unijna składka Polski wzrośnie i to tu cytat co najmniej 3-krotnie. Według Solidarnej Polski świadomie mówi się Polakom tylko o tym, ile mają otrzymać, a pomija to, ile sami zapłacimy. I właśnie tych liczb publicznie dopomina się Zbigniew Ziobro. Minister Michał Wójcik przekonuje, że unijne środki własne to w praktyce nowy podatek od plastiku, wyższe wpływy z ETS-u i właśnie wyższa składka członkowska. W środowisku Solidarnej Polski pada zarzut, że KPO to pożyczka lichwiarska, ale z tym nie zgodził się minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Skoro KPO miałoby być tak niekorzystną pożyczką, dlaczego na skorzystanie z niej zdecydowały się wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, a rynki na doniesienia o postępach w pozyskaniu KPO dla Polski reagują natychmiastowym umocnieniem złotówki i spadkiem rentowności obligacji. Minister do spraw europejskich zaprzeczył, by kwoty, jakie padają po stronie Solidarnej Polski, były prawdziwe. Odpowiedzieć postanowił mu jednak wiceszef resortu rolnictwa Janusz Kowalski.
Jako uczestnik merytorycznego spotkania w dniu 23 grudnia 2022 roku z panem premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem potwierdzam, że minister Michał Wójcik w punkt przytoczył kwoty, o których rozmawialiśmy w piątek. Kwoty te miały wskazywać, że po 2028 roku zwrot za KPO będzie sięgał od 300 do 500 miliardów złotych. I choć minister do spraw europejskich się z tym nie zgadza, to nie podał swoich wyliczeń. Użył za to argumentu, że te kwoty będą zależały od tempa naszego rozwoju gospodarczego. W obozie władzy są ogromne emocje i pokazał to wpis, po jaki sięgnął minister Waldemar Buda. On z kolei zarzuty Solidarnej Polski nazwał fake newsem. Kilka prostych faktów w sprawie KPO. To najtańsza pożyczka na rynku. Utrzymamy zaufanie inwestorów wobec Polski. Pod tym wpisem rozgorzała ostra dyskusja z udziałem polityków Solidarnej Polski, ale też unijnego komisarza Janusza Wojciechowskiego. Wiceminister Janusz Kowalski żądał od polityków PiS-u, by podali kwotę, która określi koszty KPO. Europoseł Patryk Jaki sam przedstawił wyliczenia. Do 2058 roku tylko poprzez nowe zasoby własne i podwyższenie składki w odniesieniu do PKB zapłacimy od 143 do 153 miliardów euro. Solidarna Polska po rozmowach premiera z ministrem Zbigniewem Ziobro czeka, by Mateusz Morawiecki spotkał się także z parlamentarzystami ugrupowania koalicyjnego. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek nie wykluczył, że kolejna propozycja, jaka zostanie złożona w sprawie wzmocnienia roli rodziców w szkole, będzie projektem obywatelskim. Wcześniej regulacje w tej sprawie zawetował prezydent. Swoje weto do ustawy, która miała zwiększyć kontrolę nad obecnością organizacji pozarządowych w szkole, prezydent Andrzej Duda argumentował sprzeciwem społecznym, ale mówił też o potrzebie większego spokoju. Resort Edukacji i Nauki odrzucił te argumenty. W trakcie rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja minister Przemysław Czarnek podkreślał, że nowe regulacje wzmacniały rolę rodziców i realizowały obowiązek, jaki spoczywa na oświacie, by chronić dzieci przed demoralizacją. Wyjaśnił też, że nie udało się oczyścić edukacji domowej z tych nieprawidłowości, jakie w niej powstały. Zapowiedział, że podjęta zostanie kolejna próba przeforsowania nowych przepisów. Będziemy to próbować robić w kolejnych miesiącach. Słyszałem również o tym, że jest wola stworzenia obywatelskiego projektu ustawy w tym względzie. Tu nie o spokój chodzi, tylko chodzi o dobro dzieci, a to dobro dzieci jest narażone na szwank właśnie. Minister wyjaśnił, że problem istnieje, dotyczy niektórych dużych miast i niektórych organizacji, które chcą bez kontroli rodziców i kuratorów oświaty wchodzić do szkół. Przemysław Czarnek wskazał, że musi zostać znaleziona droga do porozumienia z prezydentem Andrzejem Dudą. Pytany o cele na nowy rok wskazał, że potrzebne są zmiany, jeśli chodzi o wynagradzanie nauczycieli. Obecny system uznał za niesprawiedliwy. Polska Grupa Energetyczna szacuje, że w przyszłym roku na uprawnienia do emisji dwutlenku węgla wyda około 35 miliardów złotych. Z analiz spółki wynika, że na unijnym mechanizmie zarabiają firmy zarejestrowane w rajach podatkowych. Polska Grupa Energetyczna w przyszłym roku wyda nawet około 35 miliardów na CO2. Gdyby tych opłat nie było, to by to zostało w PGE i moglibyśmy to inwestować. Moglibyśmy inwestować w odnawialne źródła energii, moglibyśmy modernizować nasze źródła wytwarzania, a tak musimy tę kwotę odprowadzać. Dzisiaj jedna tona emisji CO2 kosztuje około 80 euro, czyli to jest 400 zł. Czyli w każdej megawattogodzinie, bo mniej więcej jedna tona emisji to jest, można ją porównać, równa jest z emisją w kosztach megawattogodziny, to 400 zł w kosztach megawattogodziny to jest emisja CO2, bo to mniej więcej jest 1:1. Kiedyś obracać się tym mogły tylko przedsiębiorstwa, które produkowały energię, właściwie chyba od 7 czy od 8 lat dopuszczono do obrotu tymi instrumentami finansowymi, także fundusze inwestycyjne. My robiliśmy analizę, większość tych wszystkich funduszy jest zarejestrowana w rajach podatkowych, na Kajmanach na przykład. To są przedsiębiorstwa, które skupują z rynku, potem puszczają na rynek, jakby właśnie tak naprawdę sterują ceną. Ta cena powinna być znacznie niższa, aniżeli 80 euro, mogła być niższa, ale oczywiście do tego wymagana jest dobra wola polityków Unii Europejskiej, bo to oni dali zgodę na to, że można było spekulować. Resort Rozwoju oszacował, że do programu Pierwsze Mieszkanie, jaki zostanie uruchomiony w przyszłym roku, rocznie wejdzie około 30-40 tysięcy kredytów.
Program Pierwsze Mieszkanie, który został ogłoszony przez obóz rządzący, obejmuje obok bezpiecznego kredytu ze stałą stopą 2%, także możliwość oszczędzania, gdzie zgromadzonych przez nas środków nie będzie zżerała inflacja. Wobec nowego programu pojawiają się jednak zarzuty, że będzie sprzyjał wzrostowi cen także mieszkań. I tutaj minister Waldemar Buda odpowiada, że głównym czynnikiem wpływającym dziś na cenę lokalu są materiały budowlane. Z jego ust pada też argument, że nowy program mieszkaniowy nie obejmie całego rynku. Sprzedawanych mieszkań będzie rocznie około 200-230 tysięcy, natomiast w programie będzie uczestniczyło 30-40 tysięcy, więc to jest to niewielki procent, w związku z tym to nie może wygenerować żadnej zwyżki cen. Według polityka także czas ogłoszenia programu, czyli moment ciągłego wzrostu inflacji, nie jest wcale zły, bo właśnie teraz jest grupa osób, która wstrzymała się z decyzją o zakupie pierwszego mieszkania, a jest gotowa podjąć to wyzwanie. Minister przywołał też liczby, mówił, że dane na ten rok, gdy chodzi o liczbę nowych mieszkań, będą zbliżone do rekordowych wyników z roku 2021. Nie będzie brakowało mieszkań, nie będzie brakowało mieszkań, które będzie można kupić, tym bardziej, że program jest dedykowany również rynkowi wtórnemu. Minister rozwoju zapowiedział, że w styczniu ogłosi nowy pakiet rozwiązań, który obejmie m.in. patologię na rynku mieszkaniowym. Rozwiązania będą dotyczyły całego sektora mieszkalnictwa. Rząd zajmie się funduszami, które inwestują w mieszkania, najmem krótkoterminowym i pustostanami. Nowe regulacje minister Waldemar Buda uznał za gotowe. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał najnowsze dane w sprawie dużej liczby zachorowań na grypę. Spodziewa się poprawy sytuacji. W tej chwili raczej dominuje już wśród dzieci, ale i dorosłych oczywiście, wirus grypy. Na pewno przez okres ponad 2 lat pandemii COVID-19 my straciliśmy jako społeczeństwo trochę, dzieci w szczególności, odporność na inne patogeny. Po prostu nie mieliśmy z nimi na co dzień kontaktu. W tej chwili to obłożenie łóżek, jeżeli bralibyśmy pod uwagę tą najbardziej newralgiczną daną, czyli łóżka dla dzieci, ono rzeczywiście spadło. To jest już w tej chwili raczej na granicach 70%, mówię o Lubelszczyźnie, a o skali kraju to mniej więcej 60%. Na pewno tym, co jest teraz dobre w tym sezonie infekcyjnym i co posłuży tak naprawdę do wyjścia trochę z tego szczytu epidemicznego, to są ferie świąteczne u dzieci, czyli brak kontaktu z rówieśnikami w szkole i brak tej szerszej transmisji wirusa. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak pozytywnie zaopiniował propozycję zmian w kodeksie wyborczym, które umożliwią udział w głosowaniu większej grupie osób. Przepis, by organizować dodatkowy transport dla osób z mniejszych miejscowości, zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych, znalazł się w projekcie złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość. Projekt ustawy, jaki zaproponowało PiS, przewiduje m.in. zwiększenie liczby lokali wyborczych, zmiany w sposobie liczenia głosów i zapewnienie transportu do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych i tych powyżej 60 roku życia. Sylwester Marciniak, który stoi na czele Państwowej Komisji Wyborczej, zwraca uwagę, że są miejscowości, gdzie problem z dotarciem do lokalu rzeczywiście istnieje i obejmuje te osoby, które nie mają własnego środka transportu. Przez to osoby były wykluczone z udziału w głosowaniu. By zapewnić takim osobom dostęp do wyborów, przewodniczący PKW uznał za słuszną. Trudno byłoby nie akceptować działań zmierzających do zwiększenia frekwencji wyborczej, do realizacji obowiązku państwa, by umożliwić obywatelom realizację ich praw wyborczych. Tym bardziej, że i ustawowym zadaniem PKW jest rozwijanie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, podnoszenie aktywności wyborczej i upowszechnianie praw obywatelskich. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zaznaczył, że w 2018 roku był duży problem z pozyskaniem ludzi do komisji obwodowych w wyborach samorządowych. W nowym rozwiązaniu są przepisy, które mają likwidować dwie komisje, tak zwaną dzienną i nocną. Sylwester Marciniak z ostateczną oceną woli poczekać do momentu uchwalenia regulacji. Zaznaczył, że na pewno nie możemy sobie pozwolić na długie liczenie głosów po wyborach. Każde przedłużenie, jak wyjaśnił, wzbudza podejrzenia. Według niego wybory muszą być przeprowadzone w sposób prawidłowy i transparentny, ale zastrzegł, że obecne przepisy pozwalały na to. Zaznaczył, że nie było do tej pory sygnałów o nieprawidłowościach przy ustalaniu wyników. Konferencja Episkopatu Polski, podsumowując kończący się rok, zwraca uwagę, że runął mit o ksenofobii Polaków, którzy z otwartym sercem zaangażowali się w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, podsumowując rok 2022, podkreślał, że od początku wojny na Ukrainie Kościół był silnie zaangażowany na froncie pomocy humanitarnej. Przewodniczący episkopatu wymieniał organizacje niosące wsparcie, wśród nich Caritas Polska, oddziały diecezjalne Caritas, Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi na Wschodzie i Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Wskazywał na otwarte serca Polaków. Runął mit o ksenofobii Polaków. Na miarę swoich możliwości Polska i Kościół w Polsce okazał się gościnny i w porównaniu z innymi narodami bodajże w stopniu najwyższym. Kościół w Polsce starał się odpowiadać na bieżące potrzeby Ukrainy, dostarczał żywność, leki i ciepłe ubrania. Pomoc ta możliwa była dzięki ogromnej hojności i wielkoduszności naszych rodaków, którzy bez wahania ruszyli ze wsparciem dla swoich sąsiadów. W tym kontekście należy wspomnieć o bezpośrednim zaangażowaniu biskupów polskich na rzecz Ukrainy. W maju odbyła się wizyta Solidarności w Ukrainie, w której wzięli udział przewodniczący episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki, prymas polski arcybiskup Wojciech Polak i metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Dziś wobec tego, co dzieje się za wschodnią granicą, mimo już ogromnego zaangażowania Polaków na rzecz uchodźców, pomoc jest dalej potrzebna, nawet pilna, zwłaszcza na miejscu, gdzie agresor dalej ostrzeliwuje cywilów. Cierpiący ludzie czekają na generatory prądu czy małe piecyki, przy których będą mogli się ogrzać i dzięki nim zjeść ciepły posiłek. Potrzeby są ogromne i tutaj w Polsce nie słabnie chęć do tego, by być blisko cierpiących sąsiadów. Pokazał to m.in. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Przez ręce papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie na Ukrainę trafiła kwota co najmniej 500 tysięcy euro, a to jeszcze nie koniec. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.